Tradycyjnie co roku tuż przed kalendarzowym Dniem Dziecka Galeria Olimpia przygotowała dla najmłodszych klientów geoatrakcji. Na znacznej wydzielonej części parkingu dzieci mogły wyszaleć się do woli. Odważniejsze próbowały swoich sił na ściance wspinaczkowej, były trampoliny, dmuchane zamki, zjeżdżalnie. Na bełchatowskich Miłosińskich czekały też konkursy z nagrodami, ale to i tak nie wszystko. Oprócz tego fajną atrakcją z tego co widzimy jest przejażdżka kolejką, specjalną ciuchcią po ulicach Bełchatowa. Dzieci naprawdę potem opowiadają co takiego widziały, przeżywają to, widać rodzice także są zadowoleni, machają do przechodniów, uśmiech ślą, także jest to fajna atrakcja. Dzieci miały tu na pewno swój własny świat, z kolei dla rodziców był to równie udany spędzony czas, bo i pociecha zadowolona i można było chwilę odsapnąć na świeżym powietrzu. No dla mnie super, dla niego też jest ucieszony, zadowolony. Trzeba pilnować? No trzeba go pilnować, niestety trzeba pilnować, no bo na swój wiek ile trzeba, no to muszę go pilnować. A jak pan ocenia taki Dzień Dziecka, bo nie kalendarzowo oczywiście, a tutaj się odbywa dzisiaj, na świeżym powietrzu? Super, bardzo pogoda dopisuje i zadowolone, widzę, dzieci są, z tego co widzę, no ładnie jest, super. Oczywiście jest wiele atrakcji, właśnie przyjechałyśmy, no i oczywiście już było skorzystanie z jednej trampoliny, teraz druga atrakcja, także wspaniale. Wspólnie spędzonego czasu z dzieckiem nie da się porównać do żadnej, nawet najlepszej i kosztownej zabawki, choć same dzieci oczywiście twierdzą, że to i to jest wspaniałe. No ale uśmiech i dobra zabawa nie ma przecież ceny. Zawsze można przyjść z dziećmi i są dużo atrakcji, najważniejsze, żeby dzieci były szczęśliwe i się bawiły, tak? Czy to też może być forma prezentu dla dziecka? Owszem, może być, tak. Moim zdaniem tak, bo dzieci się cieszą z najmniejszych atrakcji, jakie spotykają, a taka zabawa cały dzień praktycznie można spędzić tutaj i dziecko nie potrzebuje więcej atrakcji, czyli w formie zabawek czy coś takiego. Moim zdaniem to jest bardzo dobry pomysł. Co by jednak mama czy tata nie mówili o tych dwóch dniach pełnych atrakcji, to najlepiej zorientowane powinny być przecież same dzieci. To one w końcu tu skakały, zjeżdżały, wspinały się, czy wracały zadowolone z nagrodami. Najbardziej mi się podoba trampolina oraz zjeżdżanie, bo nie tylko są dla dzieci, ale starsze, no starsze, nie dorośli, tylko takie około 12 lat można też chodzić tutaj. A już skakałaś na trampolinie? Tak, raz już tak. A tam byłaś? Bawiłaś się? Tak, byłam na obu zjeżdżaniach i byłam tutaj na trampolinie. Lepiej dostać zabawkę czy trochę się pobawić? To i to jest bardzo dobre, ale chyba zabawa jest lepsza. Czy no ja przyszłam tylko na 2 godzinki, bo potem idę na Orlik pograć w piłkę. Pograć w piłkę, czyli cały dzień na powietrzu i tylko trampolina dzisiaj? Znaczy nie, byłem jeszcze na wspinaczce, weszłem na sam koniec, no i to wszystko jak na razie. A teraz tak od siebie zupełnie powiedz, ten Dzień Dziecka przed galerią faktycznie jest Dniem Dziecka takim dla was? No wszystko za darmo, to raczej tak. Tego typu wydarzenie jest jednym z wielu, jakie proponuje bełchatowianom i mieszkańcom okolic Galeria Olimpia, która jest otwarta na działania, które nie tylko z racji coraz piękniejszej pogody dodają pogody ducha.